Witajcie w kolejnej odsłonie nurkowania z Rafałem i poszukiwań na plaży. Wita Was Krzysztof i... Nie Rafał, cześć. Rafał już przygotowany. Dzisiaj do testów Rafałowi posłuży Quest X10 Pro. Zrobiliśmy taki myk, że wyciągnęliśmy tą środkową rurkę i połączyliśmy detektor dolnym wysięgnikiem do podokietnika i do elektroniki. No i Rafał spróbuje dzisiaj zrobić... Witam. Dzień dobry, witam. Zrobić test nurkowania i wytrzymałości tego detektora. Wykrywacz ma też test wypornościowy. Wykrywacz według instrukcji i zaleceń producenta można zanurzać do 3 metrów. No i dzisiaj Rafał zrobi taką próbę. Rafał, wyjaśnisz nam, o co chodzi z tą wypornością do 3 metrów? O co chodzi z tą głębokością i odpornością na 3 metry? Producent zastosował uszczelnienia, techniki uszczelniania gwarantujące do 3 atmosfer szczelności. I każdy metr pod wodę niżej to jest 1 atmosfera ciśnienia więcej. To sprawdzimy, to zobaczymy, czy producent dotrzyma obietnicy. Zakładam, że tak, gdyż na pewno wykrywacz jest uszczelniony więcej niż 3 metry, podejrzewam do 4, może nawet 5 metrów. Dla bezpieczeństwa są podane 3. Dzisiaj to przetestujemy. Jesteśmy odważni, będziemy testować wykrywacz na większych głębokościach. Zobaczymy, czym to poskutkuje. Udało dotrzeć się na głębokość 3 metrów. Spójrzcie na tą czerwoną kreskę. Ta czerwona kreska jest takim markerem pokazującym, na jaką głębokość w danym nurkowaniu się zeszło. Czyli mamy 3 metry. Mamy wykrywacz. Chyba się nie zalał, bo... Działa? Zobaczymy. Wychodzi na to, że działa. Bateria jest słaba. A, jeden ten, ale co, udało tylko się. Tyle, ale chodzi. Udało się zejść i. Tak, udało się zejść i wyjść. Nawet tak jak mówiłem, jak zobaczycie, uważnie się przyjrzycie tej czerwonej kresce, ona lekko przekracza 3 metry. Leciutko, to tam niedużo jest, ale no jest, to jest dowodem na to, gwarantem, że te 3 metry były zaliczone na nurkowaniu. Sprzęt, tak widać, działa. Nawet dobrze. Słychać bardzo dobrze. Tak. Także test głębokości przeszedł, bo o to chodziło. No dobra. Najpierw były te testy głębokościowe, które wyszły pozytywnie, a teraz co, Rafał? Na nura za fantami? Tak, sprawdzimy, znaczy może nie tyle za fantami, co sprawdzimy ergonomię pracy pod wodą, jego przydatność właśnie pod kątem budowy, ergonomii, wygody poszukiwań. Po prostu przydatności, czy on tylko nadaje się do chodzenia takiego brudzenia po pas w wodzie i szukania, czy też można nim po prostu poprzez skrócenie sztycy też szukać pod wodą i jak to wychodzi.
nie spodziewałem się, że tak płytko jestem zupełnie. Widziałem cię po butach, wiesz? Widziałeś moje nogi? Nie spodziewałem się, że tak płytko jestem zupełnie. Widziałem cię po butli, wiesz? Wiesz, wpatrzony przed siebie, po prostu nie myślałem, że podpłynąłeś pod strefę. Nie zwracałem uwagi na otoczenie, na inne ten sygnały. Typu falowanie czy dźwięki. Skoncentrowałem się na tym wykrywaczu. Zapewne w trakcie oglądania dziwicie się, a może też nawet irytujecie na sobą przejrzystość tej wody i zadajecie sobie pytanie, dlaczego pokazujecie testy w tak małej przejrzystej wodzie, gdzie praktycznie nic nie widać. Otóż robimy to z pełną świadomością, dlatego że testujemy sprzęt w możliwie najgorszych warunkach. Bo jeżeli sprawdzi się w tych najgorszych warunkach, no to w tych lepszych, gdzie przejrzystość wody jest duża, gdzie wszystko ładnie widać, to sprawdzi się tym bardziej. Dlatego prosimy Was o wyrozumiałość, robimy to dla Was, żebyście mieli pełen, obiektywny obraz i ogląd na testy, które robimy. A przejrzystość wody w miejscu, gdzie jesteśmy, zobaczcie jaka jest. Praktycznie na 30 cm już nie widać mojej dłoni. Rafał wyszedł z wody, skończył pracę z Questem X10 Pro. No i w tej chwili weźmie skubę i wejdzie dalej do wody. Tutaj proszę skubę, także życzę powodzenia. Nurkuj bezpiecznie. Bez tej skuby nie znajdziecie żadnej zguby. Motto dnia. Widzę uśmiech na twarzy, czyli... Cześć, szczury lądowe. Czy jesteście gotowi na kolejną odsłonę z naszych przygód? Mam nadzieję, tak. Się, no. Słuchaj, no ja tym razem też sporo wyciągnąłem. To nie jest tak, że wiesz, że nic nie wyszło, nie? Zdrowa konkurencja jest skazana. Aczkolwiek tutaj odeślemy wszystkich do wcześniejszych filmików, które nagrywaliśmy. No i możecie zobaczyć, ile oto tutaj Rafał kapsli wyciągnął z tej plaży. Zobaczymy, tak. Co tym razem. Zobaczcie, w jakim opłakanym stanie jest ta butelka. Całkowicie mi popękała. Nie miałem już do niej zaufania pod wodą. Ale tego wkładałem w kieszeń nurkową od żakietu. Ale już mam patent chyba obmyślony, jak zaradzić. I złotówka. Na ten kłopot. 50 groszy peralowskie. 5 groszy. Kolejny Z. Tak. Jeszcze coś tu się bije. Po kieszeni same skarby. Czy to wszystko? Chyba tak. Wysypmy teraz jeszcze. Jak widzicie, dzisiaj mniej żelaza, więcej monet, ale patrzcie, niech to będzie przykładem. Ta łuska od KBKS-u, kaliber 6 prawdopodobnie, albo 5,50. Jak czuł jest ten żółtek. Nokta. Tak. Pointner, skuba. Oczywiście to nie wszystko. Ten banan na mojej gębie to nie z powodu tych perelowców. Pamiętacie? Magiczną rękawiczkę. Magiczną rękawicę. To spójrzmy, co w niej jest. Ostatnio były dwie srebrne obrączki, a dzisiaj jest... Dzisiaj mamy to. To było połączone razem. Jak widzicie, jest łóżko. Odpadło. Zestaw.
Są dwie obrączki, jest kolczyk i dwa łańcuszki. No już na pierwszy rzut oka widać, że wszystko raczej z szajs metalu. Tak, to nie wygląda na srebro. To jakiś odpustowy cynkal. Z grawerą. Tak. To mosiąc. No jest nadzieja, że kolczyk może będzie srebrny. Zobaczymy to po oczyszczeniu. Ale jak widzicie, biżuteria jest. Zabrakło tylko szczęścia, że nie w kruszcu, tak? Ale możliwości wykrywacza są spore. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego filmiku. Żegna Was Rafał i Krzysztof. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.